Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Strażak Słupia doznał 8. porażki w tym sezonie. W niedzielne popołudnie przegrał z LZS-em Cielcza 1-5. O końcowym wyniku zdecydowała przede wszystkim pierwsza połowa. Goście wypunktowali piłkarzy trenera Daniela Szenklarza i prowadzili 4-0. No nie udało się, niestety pierwszą połowę przespałem. I wynik już był ustalony, bo 4-0 do przerwy, to ciężko odrobić przy tak dobrym zespole zorganizowanym. Ale przyznasz, że z tej gry to wcale nie wyglądało to, na to, co wskazuje wynik. No drugą połowę właśnie zagrałem o niebo lepiej, także ciężko odrobić 4-0 po przerwie. Drugą połowę zagrałem naprawdę, uważam, dobrze. Drugą połówkę dobrą zagrałem, ale niestety 4-0 nie da się odrobić. No dwie różne połowy. Wydaje mi się, że pierwsza połowa, nasza dominacja, czego wynikiem było 4 bramki, które strzeliliśmy. W drugiej połowie trochę inaczej to wyglądało. No, ja myślę, że wynik rozluźnia i przy wyniku 4-0 trudno wymagać od zawodników jakiejś takiej koncentracji do końca. No i to też było widać, zresztą zmiany. Dałem pograć praktycznie wszystkim, którzy byli na ławce, bo daleki wyjazd, 100 km żeśmy spędzili w autobusie. I myślę, że cel, jakim było zwycięstwo, osiągnęliśmy i to jest najważniejsze. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Jakub Nowak. Dla Cielczy trafili także Łukasz Marchewka i Maciej Stamirowski. Gospodarze pokusili się o honorowego gola w 86 minucie z rzutu karnego. Bramkarza przyjezdnych pokonał Sławomir Poprawa. Cielcza na kolejkę przed końcem rundy jesiennej zajmuje 5. miejsce w tabeli. Strażak w strefie spadkowej, ale zawodnicy ze Słupi mają do rozegrania jeszcze 2 mecze. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.